Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. O poznańskich targach piwnych i o konkursie piw rzemieślniczych KPR już mówiłem, ale ja jako szef jury miałem możliwość, prawda, wziąć sobie butelkę rezerwową Craftu Roku. Więc jak mógłbym z tego nie skorzystać i nie opowiedzieć Wam trochę o tym piwie. Może słowo o tym, jak był wybierany w ogóle Craft Roku. Albo w ogóle jak wyglądało sędziowanie. Więc sędziowanie wyglądało tak, że w pierwszy dzień sędziowaliśmy, a właściwie sędziowie sędziowali, bo ja osobiście nie sędziowałem żadnej kategorii. 8 kategorii. Były 4 stoły. Przy każdym stole był jeden obcokrajowiec, reszta Polacy. I po dwie kategorie. Znaczy jedną z dużą ilością piw i jedną z bardzo małą ilością piw. Wobec czego były to na przykład w pierwszy dzień pilsy i grodziskie. Pilsów dużo, grodziskich mało. Pszeniczne i sour ale. I stouty i barrel age. I India Pale Ale i Pumpkin Ale. Czyli najpierw sędziowie sędziowali na przykład dużą kategorię i tam były na przykład 23 piwa. Podzieliłem te piwa na 3 tury w przypadkowej kolejności. Znaczy ta przypadkowa kolejność była spowodowana po prostu tym, jak one zjeżdżały się paczki, później jak nam się nadały numery i jeszcze te numery jakby już intencjonalnie mieszaliśmy, tak, bo żeby to nie było tak, że zawsze piwo, które przyjechało wcześniej, zawsze jest wcześniej oceniane, znaczy z danego browaru. Jeżeli dany browar wysłał 5 piw, żeby zawsze nie było tak, że zawsze są w pierwszej serii, tylko tak, żeby mniej więcej to było tak równomiernie, tak? Nie starałem się jakiegoś wzoru tam zachować. Z każdej serii tej eliminacyjnej sędziowie byli proszeni o wybranie 3 najlepszych piw. Nawet jeżeli by był kiepski poziom, to i tak mieli wybrać 3 piwa. Dlaczego tak? Ano dlatego tak, że w takim układzie przy 3 seriach piw, albo przy 4, przy ilu się chce, mamy wybrane na pewno wszystkie najlepsze piwa. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli w jednej serii, na przykład 7 piw, jest 7 piw beznadziejnych, a w drugiej serii jest 8 piw i 8 piw bardzo dobrych, to jeżeli bierzemy 3 beznadziejne i 3 bardzo dobre, to i tak, jeżeli chodzi o medale, wybraliśmy idealnie. Tak? Rozumiecie, o co chodzi. A to bardzo dużo upraszcza. Bardzo dużo upraszcza, bo jeżeli zaczniemy dzielić włos na czworo i zastanawiać się, czy z tej serii nie przepuścić nic, a z tamtej przepuścić 8 i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to ma sens, jeżeli byśmy chcieli ustawić kolejność wszystkich piw od 1 do 23. A nam na tym nie zależy, bo nikt nie będzie się chwalił tym, że zajął 9 miejsce w konkursie. Oczywiście można teoretycznie przyjąć, że miejsce w pierwszej piątce czy w pierwszej dziesiątce jest wartościowe, ale dla naszego konkursu ważne były 3 miejsca medalowe, podium. Winner takes all i nikt nie pamięta o ostatnich gryzą psy. Więc wybierali sędziowie 3 najlepsze piwo z danej serii, w finale mieli 9 piw. Z tych 9 piw jeszcze raz wybierali 3 najlepsze. No i tyle. To piwo Craft Roku było wystawione, było sędziowane w sobotę i było wystawione w kategorii piwa wędzone. Ono oprócz tego, że jest wędzone, bo to jest smoked porter, bo może nie wiecie, bo nie powiedziałem. Craftem Roku 2015 zostało wybrane na konkursie piw rzemieślniczych w Poznaniu. Zostało wybrane piwo Wojtka Frączyka z Widawy o nazwie smoked porter, czy porter wędzony. Nie wiem, jaka będzie nazwa handlowa, bo w zeszłym roku to był porter wędzony. To była chyba 18. W tym roku Wojtek też go uważył na święta, tyle że uważył go i wpakował w beczki po
whisky, czy po bourbonie, czy nie wiem po czym. Więc piwo to było, mogło teoretycznie wystartować zarówno w kategorii barrel age, jak i w kategorii piw wędzonych. I teraz, jak się wybierało Craft Roku? Bo to piwo wygrało w kategorii swojej, złoty medal zdobyło w kategorii piw wędzonych. Teraz, po zakończeniu obrad jury w sobotę, gdzie mieliśmy tylko cztery kategorie, czyli jedna komisja wybierała pale ale, bo ich było stosunkowo dużo, jedna komisja wybierała piwa wędzone, miała eliminację i potem przyznawała medale, i jedna komisja, ponieważ było mało piw, oceniała i Black IPA, i White IPA. Przy czym najpierw White IPA, potem Black IPA. I tam przyznawała medale. I teraz, to piwo wygrało sobie w kategorii piw dymionych. No i po dwóch czy trzech nawet godzinach, gdzie sędziowie mogli sobie odpocząć, zwołałem jakby grand jury. W grand jury byli wszyscy goście zagraniczni, czyli Tetsuya Kojima z Japonii, Jan van der Bracht z Holandii, Gonzalo Faustino z Portugalii i Andreas Richter z Niemiec. Do tego wszystkiego postanowiłem jakby dobrać sędziów z Polski i tutaj nadarzyła się świetna okazja, bo akurat na targach, już to już wcześniej się okazało, że będzie Andrzej Sadownik, doktor Andrzej Sadownik, pierwszy prezes PSPD, założyciel, no w ogóle ojciec chrzestny polskiego piwowarstwa domowego, a co za tym idzie, rzemieślniczego czy kraftowego. Andrzej był przez 8 edycji szefem jury tego konkursu, był szefem jury konkursu piw domowych, także no, doświadczenie ma. I zasługi, i tak naprawdę bardzo się cieszyłem, że weźmie udział w sędziowaniu tego konkursu. No i jeszcze dobrałem Artura Napiórkowskiego, wiceprezesa PSPD. Gdyby Krzysiek Lechowski był pod ręką, to pewnie Krzysiek by wybierał tego Grand Championa. Doświadczony sędzia i bardzo, bardzo sympatyczny człowiek oprócz tego. No ale to jakby sympatiami się nie kieruje, tylko raczej doświadczeniem sędziowskim i tym, czy to też podnosi trochę rangę tego grand jury. Więc koniec końców było dwóch Polaków, Portugalczyk, Japończyk, Holender i Niemiec. No i powiem Wam tak. Dosyć były podzielone głosy. To znaczy nie było tak, że to piwo od razu wszyscy powiedzieli, tak, to jest piwo Craft Roku. Dlatego, że inaczej. Było kilka piw, które na przykład jakiś sędzia jeden sobie upodobał. I tylko on na to piwo głosował. No i takie piwo z natury swojej jakby odpadło. Więc ponieważ oni nie mogli znaleźć jakiegoś konsensusu, więc Andreas, jako doświadczony sędzia, który sędziował i za oceanem, i ten zaproponował, bo ja się w ogóle w sędziowanie nie wtrącałem, zwłaszcza, że już wiedziałem, jakie są piwa w finale, bo musiałem to sobie rozkodować, bo już wypisywaliśmy dyplomy przed wyborem Grand Craftu Roku 2015. Już zaczęliśmy wypisać dyplomy, bo inaczej byśmy się nie wyrobili z tym wszystkim. Więc my wypisywaliśmy dyplomy, oni sobie sędziowali. Ja tam się, mówię, w ogóle nie wtrącałem. Część sędziów, mówię, miała jakieś swoje typy, ale jednym z takich, które się powtarzały częściej, było Sour Ale, czyli kwas pruski z Zawiercia, z Browaru na Jurze. Przy czym jak już jakby ustalono tą finalną trójkę, tak, że wybierając pośród trzech piw, no to się okazało, że tutaj to już rzeczywiście Smoked Porter zdominował. To znaczy tam w zasadzie była, o ile dobrze pamiętam, 5-1 było na to piwo. Ale wcześniej głosy były rozproszone i dopiero w drugiej turze jakby głosowania przeszedł ten Smoked Porter. Myślę, że zaważyło to, że on jest bardzo zbalansowany. Ja oczywiście sobie łyka tam gdzieś spróbowałem, ale zaraz zobaczymy, jak smakuje. Wojtek też mi powiedział, że to nie było tak, że
On wziął po prostu beczkę, otworzył i było super. Mówi, że pierwszą, którą otworzył, nie było zbyt super. Otworzył drugą beczkę, bo beczki mają po 300 litrów, warka ma, nie, 200 litrów chyba. Warka ma 1000, więc tych beczek na jedno piwo to jest kilka. No wyraźnie wędzone, wyraźnie wędzone. Taką podobną do Rauchbocka ze Schlenkerli wędzonką, czyli bukową, taką ciężką, taką śliwką wędzoną, takimi trochę podkładami kolejowymi i delikatna, naprawdę bardzo delikatna wanilia w tle. Więc sądzę, że tutaj Wojtek dokonał, no pięknie się prezentuje, sądzę, że Wojtek dokonał dobrego wyboru, bo obawiam się, że w Barrel Age'ach po prostu to piwo by przepadło jako zbyt mało, jako mające zbyt mało charakteru drewna czy beczki. Świetnie wędzone, naprawdę, tak jak lubię, taka śliwka wędzona w czekoladzie. Może trochę jakiś, nie wiem, schab nadziewany śliwką, chociaż nigdy w życiu tego nie jadłem, ale podejrzewam, że tak może pachnieć. Trochę kiełbas jadłem i jakichś mięsnych rzeczy, ale akurat schabu ze śliwką nie. Tak mi się wydawało jakieś obrzydliwe, żeby jeść słodkie i mięso. No i tutaj już jest beczka bardziej wyraźna. Jest wanilia, ale zaraz za wanilią wchodzi właśnie ta wędzonka. Jest niesamowicie. Znaczy, ja wam powiedziałem, że ona jest bardzo intensywna, ale ona jest, nie jest w ogóle drażniąca, nie jest męcząca, nie jest to jakaś wędzonka przytłaczająca. No, fakt, ja jestem miłośnikiem wędzonki, miłośnikiem dymu, więc może nie jestem tutaj obiektywny. Być może dla laika jest to piwo nie do wypicia, to znaczy jest wędzone, jest jakieś szynkowe, nie wiadomo jakie. Bardzo dobra czekolada. Ta czekolada jest taka właśnie czekoladowo-śliwkowa, czekoladowo-dymna. Piwo nie jest bardzo gęste, ale jednak pozostawia długi taki posmak, długi aftertaste. Czuć, że to jest, ja właśnie nie jestem 100% pewien, czy to jest dolniak, czy to jest lager, ale czuć tutaj te inklinacje w kierunku porteru bałtyckiego. Znaczy on jest mniej pełny niż Imperial Stout, jest bardziej taki smukły, jest bardziej taki, nie powiem, że wytrawny, bo jest tutaj trochę słodyczy. Jest też lekka kwaskowość od ciemnych słodów. No, powiem tak. Na pewno to jest zasłużony tytuł. Dlaczego? Dlatego, że ten kwas pruski też piłem, ale kwas pruski, porównując do Berlinera oryginalnego, no to jednak mu trochę brakuje. Takiego piwa jeszcze nie piłem, które by w ten sposób smakowało. To znaczy, podobne wrażenie na mnie zrobił rok temu preparat, który był też właśnie dymiony. Oprócz tego były nuty typowe dla Barley Wine. Chociaż już na przykład tegoroczna wersja w beczce, która teoretycznie powinna być lepsza, aż takiego wrażenia na mnie nie zrobiła. Słowo jeszcze o goryczce. Więc goryczka jest średnia do średnio wysokiej. Znaczy nie jest bardzo intensywna, ale też nie mogę powiedzieć, żeby mi jej brakowało. Piwo, z tego co wiem, pojawi się teraz w sobotę na lubelskich targach piwnych. Natomiast na pewno Wojtek zachowa kilka beczek na Piwowarską Gwiazdkę, która odbędzie się 19 grudnia w browarze Widawa w Chrząstawie Małej. Mam zamiar się tam pojawić. No, mam nadzieję, że będzie,
że będzie fajnie, że się zjadą kraftowcy z całego kraju. Może coś uknujemy razem. Ostatnim razem zrobiłem życzenia składane przez kraftowców dla birgików. Może coś innego wymyślimy w tym roku. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajne spotkanie. W zeszłym roku było bardzo fajne. Czuć, że to jest porter bałtycki. Moim zdaniem to jest lager. Czuć wędzonkę bardzo wyraźnie i tylko zaznaczone, takie muśnięte tą wanilią. Po tym, jak spróbowałem porter bałtycki Łukasza Jajecznicy z Podgórza, to już nie jestem taki hop do przodu, że wanilia to musi być beczka. Rzeczywiście utlenienie w przypadku porteru z Podgórza, 652 metry nad poziomem morza, tam była wanilia bez dodawania drewna. Tutaj ta wanilia jest z drewna, ale ona jest tak subtelna, a nawet może troszkę mniej intensywna niż w porterze z Podgórza. Ale ta taka śliwkowo-dymna, szynkowa wędzoność jest, przywodzi na myśl skojarzenie z tym kompotem wigilijnym, chociaż u mnie w rodzinie się raczej je zupę owocową niż kompot owocowy z suszu. To takie z poznańskiego, taka tradycyjna potrawa wigilijna. Bardzo dobre piwo. Gratulacje, Wojtek, jeszcze raz. No i co? Jak gdzieś będziecie mieli okazję, no to jest must try. Must try, bo w pełni zasługuje na tytuł Craft Roku. Myślę, że zdecydowanie jest to jedno z najlepszych piw tegorocznych. No też predestynowane jest do tego przez wysoki ekstrakt, wysoką zawartość alkoholu. Jest to po prostu takie piwo z gatunku wielkich. Ale muszę powiedzieć, że w tym roku, o dziwo, większe wrażenie na mnie wywarły portery bałtyckie, czyli właśnie wędzony porter i porter Łukasza Jajecznicy, niż risy. I to jest zaskakujące, bo ja zawsze byłem przekonany, że jednak porter bałtycki to jest taki trochę ubogi krewny, młodszy brat, taki niezbyt mogący się porównywać z Imperial Stoutem, a się okazuje, że kurczę, no, a w tym jesteśmy dobrzy, tak? Powiedzmy, że rok temu, czy trochę więcej, takim strzałem było Imperator Bałtycki z Pinty, też lager. No a zrobił jakby zamieszanie większe niż niektóre risy. No więc mówię jeszcze raz, jeśli gdzieś uda Wam się zdobyć, to warto zapłacić, nie powiem, że każdą cenę, ale warto zapłacić za nie sporo. Wasze zdrowie, no i do zobaczenia na Piwowarskiej Gwiazdce.